Cześć kochani, witam Was w tym pięknym dniu i zapraszam Was na przegląd do Pepco. Będą nowe spodnie, nowe talerze, będą nowe kwiaty, będzie coś dla psa, donice, kubeczki. Znalazłam też fajną składaną taką półkę na buty, wycieraczki, no i pokazuje się nowa kolekcja i tu zapowiada się ciekawie. Tak więc jeżeli jesteś nowy, a nie subskrybujesz mojego kanału, bądź w ogóle nie subskrybujesz, a oglądasz, to zrób to koniecznie, będziesz na bieżąco, a jak podobają Wam się moje filmiki, to koniecznie zostawcie łapeczkę, wtedy ten filmik też może polecieć do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Lecimy na półeczki i dzisiaj będzie wszystkiego po trochu. Pochodzimy po sklepie i pokażę Wam same perełki. Zaczynamy od tego może początku. Na wstępie, jak wchodzicie do sklepu, zawsze pokazują nowe rzeczy i tutaj mamy za 15 zł takie fajne, krótkie spodenki prążkowane. To są bardziej takie sportowe, ale jak lubicie taki styl, to myślę, że Wam się spodobają. Do 170 rozmiaru, to jest rozmiarówka dziecięca, ale szczupłe emeczki, eski wejdą spokojnie w te spodnie. Tutaj macie ostatnią kolekcję, która była bardzo fajna, jest w dalszym ciągu, widzę na półeczkach i akurat do tego Pepco dojechała w całości. Nawet widzę szklaneczki jeszcze są na półeczkach, więc świeżo co dojechały. Dobra, szukamy nowości, te lampiony, które pokazywałam we wczorajszym przeglądzie, widzę tutaj też są. Tutaj pokażę Wam ten wazonik, on jest bardzo ładny, kosztuje jedyne 12 zł, zobaczcie. Nie pamiętam, by to było pokazane. 50 zł, fajny, zobaczcie, wygląda jak dzbanek, a to jest taki świecznik, ciekawy, duży, podobają mi się te sznurki. Tak więc tak on wygląda. Może komuś wpadnie w oko. 25 zł kwiaty. I tu macie na przykład taki. Bądź w takiej fajnej doniczce za 17 zł. Ostatnio chyba kuzynka pyta o te szklaneczki. Tak więc jak mnie oglądasz, to tutaj są na półeczkach. A tu ostatnie nowości. Karafka ze szklanką z kolekcji Color of the Sun. No a pomału już pokazuje się kolejna nowa kolekcja. Ciekawa jestem, co tym razem nam Pepco pokaże. To jest właśnie ciąg dalszy kolekcji Color of the Sun. Nowe szklaneczki, które wjechały dosłownie na dniach do Pepco. Pieski, kotki, ale zobaczcie, jakie fajne są te koce. 10 zł, macie kilka kolorów do wyboru, bardzo przyjemne. I tutaj macie różne wzory, czy łapki, czy kości. Lecimy na świeczuchy, czy tutaj coś będzie ciekawego. W ostatnim przeglądzie pokazałam ten cudny zestaw, duży zresztą kwiat bzu, więc osoby, które nie widziały, zapraszam bardzo serdecznie. No i dzisiaj tutaj szaleństwa nie ma, wszystkie nowości wyłapałam i
były w ostatnich przeglądach. Tutaj też zerkniemy, czy coś jest nowego. Widzę na razie jeden dozownik, taki ala marmurkowy. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jaki fajny. I taki szampański ma 10 zł. Zobaczcie, kosztuje. I góra jest taka szampańska. No ładne połączenie. Ciekawa jestem, co myślicie o takim zestawieniu kolorów. Kotki były ostatnio, ale zobaczcie, jakie cudowne doniczki za 10 zł pokazały się w Pepco. No coś fajnego. No i kochane, mamy nowe talerze, talerzyki, miseczki w takim kolorze szarym. I ten efekt, który mi się podoba, takie wgłębienia, no coś fajnego. 15 zł, średnica 28 cm, to jest ten talerz obiadowy. Tutaj macie mniejszy o średnicy 20 cm za 12 zł. Ma takie delikatne fale u góry, też widzę. Miseczka, on jest taki niebiesko-szary, bardzo ładny kolor. 700 ml za 12 zł. Ciekawe, czy będzie coś więcej z tego. Zobaczymy. Lecimy na kubeczki. No i ostatnio za dużo już nam Pepco pokazało, więc teraz chyba nic nie znajdę. No i nie ma. To standardowo wylosuję jakiegoś szczęściarza. No i chyba w tym przeglądzie będzie to ten. Taki ładny, biały. Z dodatkiem złota za 12 zł, pojemność to 320 ml. Pokazałam ostatnio Wam portfelik cytrynkę, to teraz macie pomarańczkę za 6 zł. To są takie małe gumowe portfele. Nowe spodnie. Teraz jest taka moda, zauważyłam, na takie szerokie, luźne spodnie. 45 zł, tu mam akurat rozmiar 44, zobaczcie. Ciekawe, ten kolor też jest nowy. Wczoraj pokazałam koszulę i spódnicę, to dzisiaj będą spodnie. Jest nowa piżamka w kaktusy, ona jest przepiękna, bardzo fajny materiał, kosztuje 40 zł, jest w rozmiarze od S do XL. Ma krótkie spodenki, tak wyglądają na gumeczce. Fajne sznurki i na bluzce, i na spodniach, tak więc ciekawa piżamka. Ostatnie nowości, torebki, które były hitem, 35 zł, ta niebieska jest naprawdę piękna. No jeżeli ktoś lubi te w perełki, to też było na kanale. Lecimy dalej, kochani. Jestem w innym Pepco i tutaj te szklaneczki znacie. Nowa kolekcja Color of the Sun, 6 zł. I macie w dwóch kolorach, do tego są szklane rurki. Standardowo lecimy na kubeczki. No i w tym Pepco też nie ma szału, wszystko znacie. Tak więc... Tutaj może ten pokażę, taki fajny, dosyć pojemny, różowy i też jest wstawka złota, 15 zł, pojemność to 550 ml. I jak wchodziłam do tego Pepco, to były takie bluzeczki, też kolekcja dziecięca widzę, rozmiarówka 146 na 152, 10 zł, tu macie do 170, więc taka SKM-ka wejdzie, fajny kolor fioletowy. Tutaj pokazały się nowe siedziska w takie kwiaty za 17 zł, rozmiar 40 na 40. Myślę, że ciekawa propozycja na krzesełko. No i tu jest miła niespodzianka, zobaczcie, jakaś taka kolekcja Etno Color, 12 zł w kwiaty. Ciekawa jestem, czy to jest zapowiedź nowej kolekcji Garden, zobaczcie, Etno Garden, no... Kurczę, nie wiem, czy dobrze to czytam, w ogóle wybaczcie. Nie kojarzę tej kolekcji, a
A myślę, że to jest zapowiedź nowej, to czekamy na więcej. Tutaj jeszcze jest taka jakaś fajna poszewka na poduszkę, 17 zł. I wymiary to 45x45. No to Pepko, widzę, szaleje na wakacje. Myślę, że będzie znowu zawrót głowy. Kubeczki a la Stanley ostatnio też pokazały się na półeczkach, tak więc jeżeli ktoś chce, to tutaj może kupić inną wersję, mniejszą, tylko nie wiem, czy to nie będzie przeciekać, bo widzę już ten plastik właśnie ostatnio w takim miałam problem. 25 zł, dwa kolory do wyboru, bądź możecie kupić takie kubeczki, zaraz Wam pokażę, tylko jeszcze wrócę, bo tutaj są słomki, a ostatnio, jak pokazywałam, nie było słomek, więc takie matowe słomki do tych dużych a la Stanley za 45 zł. No i taki kubek wygląda tak, jest również w dwóch kolorkach i kosztuje 10 zł. No i tu mam hit, składana taka półka na buty za dwie dyszki, trzypoziomowa, no po prostu szaleństwo, cztery, no to jest po prostu dla mnie szok, takie fajne cudeńko w Pepco, myślę, że jeżeli macie gości, to warto coś takiego mieć, gdzie w okresie świątecznym szczególnie przyjeżdża do Was większa ilość. Rozkładamy, składamy i voilà. Odciekacz na buty fajny też był, a tutaj dla dzieci za 30 zł pokazał się świetny taki ręcznik do kąpieli z jednorożcem. Bardzo, bardzo fajny. Więc mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jutro to w ogóle będzie hit przegląd. Zapraszam Was jeszcze dzisiaj na przegląd Action, ale nie wiem, czy tam uda mi się zrobić głos, bo jestem w podróży. Kochani, fajnie, że byliście. Zapraszam na wczorajszy przegląd. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam cudownego weekendu. Buziaczki dla Was. Dziękuję za wszystkie łapki, subskrypcje, komentarze. Jesteście wspaniali. No i co? Ściskam Was mocno. Trzymajcie się. Cześć, pa.